Ukochana nasza Matko Maryjo, bądź pozdrowiona i bądź pochwalona. Jakże wielka jest nasza radość, gdy przychodzimy do Ciebie jak dzieci do swojej matki. Dziecko przychodzi po to, by opowiedzieć swojej matce o tym, co kryje się w jego sercu. Dziecko doskonale wie, że kochająca matka wysłucha i zrozumie. Dziecko przychodzi do swej matki, by przytulić się do jej serca i doświadczyć jej ciepła. Jako pielgrzymi archidiecezji wrocławskiej przychodzimy po 8 dniach trudu pielgrzymowania. Nasza tegoroczna pielgrzymka wyglądała zupełnie inaczej, niż wcześniej planowaliśmy. Trwająca pandemia zmusiła nas do ograniczenia ilości osób na naszym
pielgrzymim szlaku. Codziennie pielgrzymowaliśmy do Ciebie, Matko nasza, w zmieniających się grupach. I choć nie było nam dane przejść fizycznie całą pielgrzymkę, to większość z nas pielgrzymowała duchowo, łącząc się z tymi, którzy byli na szlaku. To nasze nowe doświadczenie, które pokazuje nam, jak ważną jest wspólnota wiary, wspólnota ducha, wspólnota jedności w różnorodności. Wielka tajemnica wiary. To temat naszej 40. jubileuszowej pielgrzymki. Stanowi on rozwinięcie trwającego ogólnopolskiego roku duszpasterskiego. W tym czasie pogłębialiśmy naszą duchowość eucharystyczną, naszą miłość do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wiemy, o Matko nasza, że bez Eucharystii nie ma Kościoła, że bez Eucharystii nie ma wiary, że bez Eucharystii nie ma tak naprawdę życia. To Eucharystia stanowi centrum naszego życia, naszego powołania i posłania. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim darem jest przyjęcie ciała Chrystusa. Doświadczyliśmy tego w czasie pandemii, gdy ograniczona była ilość uczestników codziennej, a zwłaszcza niedzielnej Eucharystii. Wszyscy wówczas doświadczyliśmy głodu Eucharystii. Matko ukochana, Matko Eucharystii, dziękujemy Ci, że dziś możemy cieszyć się każdą mszą świętą sprawowaną w naszych świątyniach. Dziś wiemy, że dar Eucharystii jest wielkim skarbem naszego życia. Nasze wrocławskie pielgrzymowanie trwa już 40 lat. Dziś językiem biblijnym przeżywamy swoistego rodzaju wejście do ziemi obiecanej. Ten piękny 40-letni jubileusz skłania nas do tego, by podziękować Ci, o Matko, za miniony czas. Z wdzięcznością wspominamy te piękne, wspaniałe chwile na pątniczym szlaku. 40 lat to historia wielu pokoleń pielgrzymów naszej archidiecezji wrocławskiej. Dziękujemy Ci, o Matko, za każdego z nich. Nie sposób dziś nie przywołać naszego głównego przewodnika, księdza Stanisława Orzechowskiego, który zawsze był tu obecnym, a dziś łączy się z nami duchowo. Nie sposób przywołać wielu pielgrzymów, którzy dzisiaj z różnych powodów nie mogą być razem z nami. Strzeż ich, o Matko nasza, i otaczaj swoją miłością. W ciągu 40 lat zmieniała się i zmienia nasza pielgrzymka. Doświadczyliśmy w tym czasie wielu ważnych wydarzeń w naszej ojczyźnie i naszej dolnośląskiej ziemi. Były chwile piękne i były chwile trudne. W tym czasie przeżywaliśmy nasze wzloty i upadki. Był i stan wojenny, był kongres eucharystyczny i była wielka powódź. A dziś przychodzimy w czasie pandemii. Wielu z nas zaczynało swoje pielgrzymowanie jako młodzi ludzie, mający przed sobą wielkie wyzwania. Dziś przychodzimy z naszymi rodzinami. Jest z nami nowe pokolenie pielgrzymów,
którzy z radością przychodzą, by spojrzeć na Twoje matczyne oblicze i powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Są z nami kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie. Wielu z nas na pielgrzymce odkryło swoje życiowe powołanie i sens swojego życia. Jak co roku przynosimy nasze intencje, które są zapisane w naszych sercach i księdze naszej pielgrzymki. Są to intencje tych, którzy dziś przybyć nie mogli. Przed Tobą, o Matko nasza, składamy intencje pielgrzymów duchowych. W tym szczególnym czasie jubileuszu pragniemy zawierzyć naszą archidiecezję wrocławską wraz z naszym metropolitą wrocławskim, księdzem arcybiskupem Józefem Kupnym, jego biskupów pomocniczych i biskupów seniorów. Maryjo, miej ich w opiece. Prosimy Cię o potrzebne łaski dla naszego metropolitalnego seminarium duchownego, seminariów zakonnych i domów formacyjnych zgromadzeń żeńskich. Niech nigdy nie zabraknie w nich nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Przynosimy dziś do Ciebie, Matko nasza, małżeństwa i rodziny, naszych bliskich i znajomych. W sposób szczególny powierzamy Twojej opiece rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem. Prosimy w intencji młodzieży rozeznającej swoje powołanie i wybór drogi życiowej. Pamiętamy o ludziach starszych, chorych i cierpiących. Przynosimy intencje ludzi ubogich i bezdomnych. Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, ucz nas wierzyć w każdym czasie, byśmy budowali swoje życie na prawdzie i miłości, na szacunku wobec każdego ludzkiego życia. Niech Słowo Boże będzie nam drogowskazem w naszej codzienności, by nigdy nie zabrakło nam miłości w naszych domach i naszych rodzinach. Chcemy czerpać siły duchowe z codziennej Eucharystii, która jest ucztą miłości. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, czyń nas narzędziem dobroci w dzisiejszym świecie, byśmy nigdy nie utracili z oczu tego, co najważniejsze. Byśmy wykorzystali czas, który Bóg nam daje. Maryjo, kochaj w nas i ucz nas kochać każdego człowieka. Wreszcie prosimy Cię, Matko, byśmy byli ludźmi nadziei. Nadzieja, która sięga dalej niż nasz ludzki horyzont. Tej nadziei potrzebuje każdy z nas. Tej nadziei potrzebuje dzisiejszy świat. Tej nadziei potrzebuje nasza Ojczyzna. Dziękując za ten piękny czas jubileuszu, pragniemy jeszcze raz zawierzyć wszystkie nasze sprawy Tobie, o Matko nasza. Wiemy, że zawsze nas wysłuchasz, zrozumiesz i pomożesz znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pragniemy to uczynić modlitwą świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi, Tom ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami,
Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Bóg zapłaci ojcu biskupowi Jackowi Kicińskiemu z archidiecezji wrocławskiej za dzisiejsze rozważanie apelowe. Tym apelem już oczekujemy pielgrzymów z archidiecezji wrocławskiej, którzy jutro przybędą tutaj na Jasną Górę, by dziękować Bogu za dar pielgrzymowania. W tej godzinie apelu jasnogórskiego łączymy się z wszystkimi pielgrzymami, z całą Polską pielgrzymującą, tą idącą po polskich drogach, jak i z tymi, którzy nie mogą pielgrzymować, osobiście łączą się z nami duchowo każdego dnia we wspólnej modlitwie. Chcemy, by to nasze zjednoczenie u tronu jasnogórskiej Pani było czasem szczególnej modlitwy za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, za cały polski episkopat, za obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Jacka Kicińskiego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów. Wszystkie te intencje, które noszą w swoich sercach, tutaj oddajemy Matce Najświętszej. Polecamy całą naszą ojczyznę, wszystkich rodaków żyjących w kraju i na emigracji. Polecamy wszystkich ludzi chorych. Pamiętamy o wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Pamiętamy o wszystkich służbach medycznych, mundurowych, sanitarnych, którzy troszczą się o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. Wśród intencji, które dziś składamy u stóp jasnogórskiej Pani, prosimy w intencji Krystyny Kowalik, prosząc dla niej o opiekę na każdy dzień życia oraz o łaskę zdrowia dla Krystyny. Prosimy w intencji sióstr Anety i Małgorzaty w dniu ślubów zakonnych oraz o zdrowie dla księdza Dominika. Są wśród nas jubilaci świętujący 50-lecie małżeństwa, to Ewa i Sylwester Fajkowscy. Są wśród nas uczestnicy pierwszej pielgrzymki ze Stalowej Woli, Gorzyc, Pysznicy, grupy świętego Floriana, diecezji sandomierskiej, pielgrzymi z Konculowej, z diecezji tarnowskiej, Stalowej Woli, Gorzyc i Pysznicy, Radomia. Są wśród nas uczestnicy pielgrzymek rowerowych, wśród nich pielgrzymka rowerowa Wojowników Maryi z Rzeszowa. Dziś nocne czuwanie u tronu jasnogórskiej Pani podejmą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Polecamy wszystkie nasze intencje, odmawiając tajemnicę chwalebną, różańca świętego, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wszystkie nasze wspólnoty, rodziny, parafie, dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach, przedstawiamy Bogu przedstawiennictwo Maryi, wspólnie razem wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Obecnych wśród nas, księży biskupów, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Dzisiaj, kiedy pielgrzymuję na Jasną Górę do Matki Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, święta Edyta Stein, urodziła się we Wrocławiu i rozpoznając prawdę, odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim. Powiedziała: ja poszłam dalej. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty Park Pamięci i Tożsamości, poświęcony tym, którzy ratowali życie Żydom na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi, ani innych wyznań, ani światopoglądów czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uprosił Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew czasom. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.